Witajcie kochani w pierwszym historycznym odcinku Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. Owca ma swoją perspektywę. To taka perspektywa pomodlitewna na to wszystko, co dzieje się na świecie, nie? Owca ma swoją perspektywę, ponieważ Pan Bóg ma swój sposób patrzenia na rzeczywistość. Co więcej, Pan Bóg dał nam Ducha Świętego, Ducha Mądrości, Ducha Rozumu, Ducha Umiejętności. Pan Bóg wyposażył nas we wszystkie potrzebne dary, które są potrzebne do tego, żeby widzieć, rozumieć i dobrze interpretować wszystko to, co dzieje się wokół nas. Przez ten czas pandemii, co prawda nie Pan Bóg zesłał nam wirusa, ale przez to, że zostaliśmy wszyscy zamknięci, dostaliśmy taką jedyną w swoim rodzaju szansę na to, żeby, tak jak Pan Jezus mówi, zamknąć się w izdebce i poświęcić się modlitwie. Dostaliśmy jedyną szansę na to, żeby skoncentrować się na Bogu, pogłębić relacje, zacząć Go słyszeć i zacząć rozumieć to, co dzieje się na świecie z Jego perspektywy. A tymczasem dużo chrześcijan poświęciło ten czas na to, żeby śledzić jakieś dziwne historie. Co więcej, publikować je i umieszczać wszędzie, gdzie tylko się da. I zamiast siać nadzieję, siać strach, siać lęk. Zamiast mówić o tym, co Pan Bóg robi w tej chwili w świecie, jak wykorzystuje tą sytuację i jak przez tą sytuację chce przemienić świat na lepszy, zaczęliśmy mówić to, co robi nieprzyjaciel. Zaczęliśmy być ambasadorami nieprzyjaciela, zamiast, tak jak mówi Święty Paweł, być ambasadorami Boga. Nie otrzymałem zbyt wiele pytań od Was jeszcze. Zachęcam Was może pod tym odcinkiem pytania, którymi mógłbym się zająć. Ale dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie dobre słowa do mnie, słowa zachęty i za wszystkie uwagi, zwłaszcza te techniczne uwagi, dzięki którym te filmy stają się z chwili na chwilę lepsze. Pamiętajmy, Pan Bóg ma swoje zdanie, Pan Bóg ma swoją opinię na to, co się dzieje w świecie i Pan Bóg ma swoje rozwiązanie na to. I z tej perspektywy chcę spojrzeć na to wszystko, co pojawiło się w tytule tego filmu, który ma generalnie zachęcić nas wszystkich do obejrzenia. Ha! Więc po kolei, postaram się, żeby ten odcinek nie trwał 100 tysięcy godzin, więc do dzieła. Technologia 5G. Pandemia wirusa rozpoczęła się od takiej fali informacji na temat tego, że nie ma żadnego wirusa, że te wszystkie objawy to jest po prostu efekt poddawania ludzi promieniowaniu 5G. Co to jest technologia 5G? Technologia 5G to jest taka technologia, jakiej używamy w naszych domowych nadajnikach Wi-Fi. Troszeczkę większego zasięgu. Technologia, która umożliwi bardzo szybki dostęp do internetu i w idealnym świecie komunikację wszystkiego ze wszystkim, nie? Umożliwi samochody bez kierowców, umożliwi drony, umożliwi przemieszczanie się, no po prostu przyszłość, jaka nawet nie śniła się twórcom wszystkich filmów science fiction. Mówi się o zagrożeniu, mówi się dużo o tym, że ta ilość promieniowania, że to samo promieniowanie jest bardzo groźne i że jakby intensywność tego promieniowania jest groźna. No, sytuacja jest taka, że tak, jest, ale to już na poziomie dziecka gimnazjalnego, nie? Na poziomie tego wieku szkolnego, gdzie zaczynamy się uczyć fizyki i nauki o falach, wiemy, że te wszystkie fale, uczymy się tego, przynajmniej nasze dzieci się uczą, warto pytać dzieci. Ja tak robię. Uczymy się tego, że te fale wszystkie, których używają nadajniki komórkowe, to są fale radiowe, a fala radiowa nie jest falą gęstą, tylko jest falą rzadką, nie? Więc ta intensywność falowania to nie jest mikrofalówka, to jest fala radiowa, nie? Jesteśmy poddawani tym falom już od dziesięcioleci i żyjemy. Ale bardziej konkretne informacje. Pierwsza jest taka. Używamy, mam trochę gadżetów. Każdy w domu używa, ma internet i używa czegoś takiego, co jest router.
router do internetu, nie? Jesteśmy, to jest podłączone do sieci i rozsyła swoje fale 5G, fale Wi-Fi. I teraz popatrz wokół siebie, nie? Na ilość mieszkań w bloku, na ilość bloków, na ilość domów, plus każdy sobie dołącza jeszcze małe urządzonko, żeby ten sygnał wzmocnić, żeby go rozprowadzić po całym domu, żeby nie było po prostu tak, że w toalecie nie ma Wi-Fi, no bo jak tu iść do toalety bez Wi-Fi i tak dalej. Czyli sami otoczyliśmy się tymi falami już dawno temu i zintensyfikowaliśmy je i nie da się iść ulicą, nie będąc po prostu narażonym na promieniowanie już. Tak? Jeżeli wejdzie technologia 5G, większość z tych routerów wydaje mi się, że zniknie, bo będziemy mogli korzystać z tego internetu, który jest dostępny na zewnątrz, który będzie wystarczająco szybki do funkcjonowania. To jest pierwsze primo. Druga rzecz jest taka, że ja mieszkam w dużym europejskim mieście, dużo się poruszam, co pewnie wiecie z tych filmów, które nagrywam w czasie jazdy i dużo też rozmawiam ze swoją rodziną gdzieś tam rozsianą po świecie, tak? Używam albo normalnego telefonu, albo używam tak zwanej wideorozmowy. Ja bardzo lubię patrzeć i widzieć się w czasie, jak rozmawiam. No i problem jest taki, że nawet tak słaby zasięg jak 3G jest czasami w obrębie miasta, nie? I w najbliższym otoczeniu miasta niedostępny. Już nie mówiąc o 4G, które jakby umożliwia tego typu rozmowy, nie? Czyli rozmowy nam się zrywają, tną, nie da się rozmawiać, bo nie ma wystarczającej ilości zasięgu. Więc to nam strasznie daleko jeszcze do tego, żeby to 5G nas zabijało, bo nie radzimy sobie nawet z czymś takim jak 3G, co jest przezpotopowe generalnie, i 4G, co jest trochę szybsze. Tak? Problem 5G, ten najważniejszy, to zostawiłem sobie na koniec, jest taki, że jedyną firmą na świecie, która dysponuje wystarczającą technologią do udostępnienia 5G, jest chińska firma Huawei lub Huawei, czy jakkolwiek się ją czyta. Kłopot z tą firmą, czy kłopot, nie wiem, sytuacja z tą firmą jest taka, że współwłaścicielem bądź właścicielem tej firmy jest państwo chińskie. To nawet nie jest prywatna firma w Chinach, tylko trochę państwowa firma w Chinach. Żaden kraj europejski, żadna Ameryka, żadna Australia, żadne inne kraje na świecie nie opracowały i nie mają technologii 5G. Ja to nie weryfikowałem głęboko tych informacji, natomiast to są informacje zasięgnięte z jakiegoś tam wykładu w sieci, nie? I teraz, jeżeli byśmy chcieli wprowadzić technologię 5G na świecie, to jedyną firmą, która może to wprowadzić, to jest Huawei, za którą stoi państwo chińskie. Czyli wpływ Chin na świat, na gospodarkę, na przepływ informacji w świecie nagle zostaje jakby przesunięty do Chin. I stąd taka dezinformacja i taka ilość informacji różnych, prawdziwych, nieprawdziwych, wymieszanych, żeby ludzi wystraszyć przed tą technologią, żeby odsunąć jej wprowadzenie do czasu, kiedy mocarstwa, tak zwane mocarstwa światowe, te z naszej strony jakby świata, będą dysponowały taką technologią. Tak? To jest gra polityczna, to jest gra gospodarcza. Koniec na ten temat. Druga część jest taka, która dotyczy wirusa. Jest taka tendencja i to jest taka tendencja troszeczkę błędna lub dzięki której możemy zbłądzić. To taka, że biorę doświadczenie mojego podwórka i mojego otoczenia i myślę, że cały świat działa w ten sposób. Nie? Mamy dużo tego typu błędów z zagadnień kościoła, z zagadnień chrześcijaństwa, z zagadnień polityki i tak dalej, i tak dalej. Myśląc, że bierzemy nasze doświadczenie, naszą wiedzę z naszego skrawka świata i przekładamy ją globalnie i myślimy, że tak to wszystko działa. I tak też się dzieje, zwłaszcza w polskim internecie w związku z wirusem. Ponieważ rząd polski, jakikolwiek by nie był, tak, ale zareagował w ten sposób, że zatrzymał wszystkich, zanim wirus tak naprawdę wszedł do kraju. I efektem tego rozwiązania jest to, że ludzie się nie rozchorowali. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, natomiast jest takie rozwiązanie, że ludzie się nie rozchorowali. Stąd twoje doświadczenie
tak? Czy doświadczenie Twoich znajomych, Twojej rodziny, czy Twojego miasta, czy jest takie, że nie znamy nikogo, kto by miał tego wirusa. Czyli co? Wirus nie istnieje, nie? Czyli rząd se po prostu sam strzela w kolano, czy w skroń, zatrzymując gospodarkę, powodując straty, nie? W ogóle cały świat se strzela w kolano, kostkę i w skroń, tak? Doprowadzając do kryzysu gospodarczego z jakichś tam niewiadomych powodów, nie? Najbardziej po prostu zdumiewa mnie to, że najgorszą informacją, znaczy najgorszą rzeczą, która się mogła zdarzyć, to jest to, że ludzie przestali umierać w Polsce. Nie? To jest naprawdę wielka tragedia, która się dzieje. Ludzie przestali umierać, bo nie ma wirusa, nie? I zatrzymaliśmy się w domach i nie umieramy. To zostawię do przemyślenia. Jeśli idzie o samego wirusa, tak? Doświadczenie moje jest inne, tak? Najprawdopodobniej ja i moja rodzina odchorowaliśmy z powodu tego wirusa. Większość z moich znajomych miała tego wirusa. Część z nich ma jakby potwierdzenie, że to był, bo zostali zbadani, że to był ten wirus. Część z nich rozchorowała się ciężko, także trafiła do szpitala, na szczęście żyją. Nikt wśród moich znajomych nie umarł, ale wśród ich znajomych już zdarzyły się osoby, które umarły z powodu tego wirusa, a żyłyby, nie? A z szerszych informacji, na przykład Brazylia, tam w rejonie Amazonii, ludzie chowani są w zbiorczych grobach, ponieważ taka jest ilość śmierci i nie radzą sobie, tak? Jest jeszcze dużo innych jakby problemów, które niesie ta pandemia, ale to jest temat na zupełnie osobne nagranie. Więc moje doświadczenie kontra twoje doświadczenie, tak? Albo doświadczenie kogoś w biednym rejonie Amazonii, którego, nie wiem, część rodziny jest w zbiorczym grobie i nie ma nagrobków po prostu i nie można chodzić na jeden grób, na osobne groby do ludzi, tak? I jak można mówić, że nie ma tego wirusa i że nie ma tej pandemii? Trzecia część, to już jest w ogóle mistrzostwo, nie? To jest taki temat, który nie jest zupełnie nowym tematem, bo ja z tym tematem zetknąłem się jeszcze tak parę lat przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii, czyli przed 2012 rokiem, czyli w okresie 2010 już dochodziły mnie pewne informacje, które teraz są trochę jakby odkurzone i powielane i udostępniane i którymi jesteśmy straszeni. To jest tak zwane chipowanie ludzi, nie? To, że będziemy chipowani na rękę, czy jakkolwiek, czy będziemy mieli wstrzykniętą szczepionkę, w której będą takie malutkie mikrochipiki, dzięki którym podłączymy się do technologii 3G, dzięki którym będzie można nas zabić i tam robić jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Tu się muszę streszczać, naprawdę mam całe mnóstwo informacji. Zacznę od biblijnej, nie? Część ludzi wyczytało w Apokalipsie, że otrzymamy znamie bestii na rękę i na skroń, na czoło. I to jakby jest bezpośrednio tłumaczone, co jest zresztą bzdura całkowita, na to, że to będą te chipy, nie? To będzie znamie bestii i w ogóle coś strasznego się stanie, nie? Pan Bóg w Starym Testamencie, niestety nie przygotowałem sobie fragmentu, być może gdzieś w komentarzach go udostępnię. Stary Testament mówi o tym, żeby sobie Boga przyczepić na rękę i na czoło. To jest dokładnie to samo zdanie, które mówi o tym, że Pan Bóg ma być zawsze w naszych myślach i zawsze w tym, co robimy. I przyjdzie taki czas, i to już Jan w Apokalipsie pisze, wykorzystując tą wiarę narodu wybranego, że przyjdzie taki czas, że będziemy chcieli, żeby to, jako ludzkość, żeby to nieprzyjaciel był cały czas w moim umyśle, na mojej dłoni, tak? I to nie chodzi o jakieś zewnętrzne chipowanie, czy cokolwiek zewnętrznego, jakikolwiek znak zewnętrzny sobie przyczepimy, tak? To chodzi o serce. Tak? Ale to jest też temat na osobne nagranie. Pewnie kiedyś się takie pojawi. Problem z chipami jest taki, że po pierwsze,
Nie da się ich zmniejszyć na ten moment naszej wiedzy i umiejętności do takich rozmiarów, żeby były na tyle małe, żeby mogły przemieszczać się z krwią. I problem polega na tym, jak opowiadało mi moje dziecko, które chodzi do szkoły i się uczy, jeszcze ma techniczne zainteresowania, że jak się zmniejszy te wszystkie ścieżki, po których się mają komunikować, po których ten procesor ma się komunikować, to elektrony nie trzymają się tych ścieżek i uciekają, nie? Czyli to urządzenie przestaje działać, nie? Bo elektrony po prostu go już nie widzą i to już jest za małe, nie? Nie mamy jeszcze technologii takiej, która by utrzymała te elektrony. Ja do końca się na tym nie znam, powtarzam, tak? Druga rzecz jest taka. Są takie malutkie chipy, tak zwane dust chip chyba, których używa się w medycynie. Tak, gdzieś tam się je wstrzykuje, czy umieszcza, tak, które zbierają takie bardzo podstawowe informacje z ciała i przesyłają je do urządzenia, dzięki czemu możemy leczyć pewne choroby. Problem w tym jest taki, że to jest strasznie drogie. Tak. I kolejny problem jest taki, że po co to robić? Po co zbierać informacje? Po co wszczykiwać ludziom chipy, żeby podawały informacje, skoro jesteśmy zaopatrzeni w to i w to, i mamy zegarki, i mamy bransoletki, i mamy pierścionki, które przekazują różne, zbierają i różne informacje. Tu sobie wypisałem, żeby niczego życzego nie pominąć, tak? Robię zdjęcia moim telefonem. I ten mój sprytny telefon rozpoznaje na tych zdjęciach, gdzie jestem ja, gdzie jest moja żona, gdzie są moi znajomi. I mogę sobie pogrupować dowolne zdjęcia z całej bazie zdjęć, że na przykład znajdź mi wszystkie zdjęcia z Kasią. Nie? I ten telefon mik i są wszystkie zdjęcia z Kasią. Czyli telefon rozpoznaje twarze. Tak? Jeżeli się logujemy do telefonu, to część telefonów ma tak, że sobie patrzymy się na ten telefon patrzy na naszą twarz, czy na nasze oko i skanuje, rozpoznaje i odblokowuje się, tak? Albo przyciskamy sobie guziczek, cyk, i telefon zna moje odciski palców i się odblokowuje, tak? Co więcej, telefon wie, gdzie jestem, gdzie się przemieszczam. Tutaj Google w tym względzie jest bardzo fajny, bo za każdym razem, jak idę na siku do McDonalda, to się mnie pyta, jaka była moja wizyta w McDonaldzie, nie? No, duża ulga, nie? Od dawna płacimy za to, żeby różne firmy na całym świecie, różne korporacje zbierały z nas informacje, tak? Mamy te wszystkie aplikacje dotyczące zdrowia, nie? Jak się ruszamy, gdzie się ruszamy, jak nasze serce, jak w ogóle wszystko, nie? Mamy te wszystkie społecznościowe rzeczy, Instagramy, Facebooki, Twitche, mnóstwo innych rzeczy, o których ja nawet nie wiem, tak? Dzięki którym podajemy informacje w świat, tak? Te urządzenia wiedzą, z kim się spotykamy, bo jeżeli ja idę z telefonem, tak? I z telefonem idzie moja koleżanka i spotkamy się razem, to te telefony wiedzą, że są koło siebie, nie? Kiedyś mój kolega się zdziwił, bo Facebook mu zaproponował mnie do znajomych po tym, jak sobie porozmawialiśmy przez chwilę, nie? Pa-bam! Cała gama rzeczy, która na bieżąco jest podawana wszystkim firmom. O, nasze preferencje, nasze poglądy, to co myślimy, to co umieszczamy, jakie nasze po prostu preferencje zakupowe, częstotliwość zakupów, wszystkie ruchy, one są już od dziesięcioleci śledzone i zapisowane i rejestrowane, tak? Mamy też, znaczy ja nie mam. Szkoda, nie? Te wszystkie urządzenia, które grają muzykę, te wszystkie Alexy z Amazona, czy Google Home, czy Apple Home, czy cokolwiek, nie? Które reagują na dźwięk, czyli mówimy tam, Alexa, zagraj mi Beethovena, nie? Alexa gra Beethovena, ale rozpoznaje mój głos i jeszcze do tego podsłuchuje wszystko to, co się dzieje w domu, nie? Ile razy wam się telefon z Androidem włączył w czasie rozmowy, gdzie próbował wam coś doradzić? No mi dużo razy. Więc czego się bać? To tak pokrótce, nie? Kolejnym tematem jest temat wyborów w naszym kraju. Dużo szumu,
dużo nastawiania ludzi przeciwko sobie i dużo manipulacji. I tutaj niestety muszę powiedzieć, że część mediów tak zwanych chrześcijańskich, katolickich, czy jakkolwiek je nazwiemy, używa tego brzydkiego narzędzia manipulacji. Może, żeby ta informacja była bardziej widoczna, czy żeby była bardziej prawdziwa, czy mocniejsza, czy mogła dotrzeć do ludzi, ale jest to bardzo złe. Ja jestem bardzo przeciwny temu, żeby używać jakichkolwiek środków manipulacyjnych, bo manipulacja to zło. Pismo Święte pokazuje, że Pan Bóg jest głęboko zainteresowany tym, co dzieje się na świecie, i Pan Bóg, oprócz tego, że interesuje się zbawieniem każdego człowieka, i jakby rolą każdego człowieka, i powołaniem każdego człowieka, to ma także swoją rolę powołanie dla każdego kraju. Czyli interesuje go bardzo to, jak się rozwija gospodarka kraju, jaka sytuacja polityczna. Pan Bóg ma swoje zdanie. I Pan Bóg ma swoje rozwiązanie. I idealny kandydat, tak? To nie taki kandydat, który jest najlepszy, najlepiej wierzy, jest najbardziej pobożny, najlepiej, żeby był katolikiem od 50 pokoleń, ale taki kandydat, który będzie otwarty na to, żeby słuchać tych Bożych rozwiązań. My często mamy w kwestii naszej wiary, nie? Jako osoby wierzące, taką cechę, że uznajemy, że wiemy, rozumiemy i pojęliśmy już wszystko odnośnie naszej wiary. I ta cecha zamyka nas na to, kim jest i co robi Pan Bóg, bo Pan Bóg jest inny niż cokolwiek, co wiemy, mówi Pismo Święte. I Pan Bóg robi cały czas rzeczy nowe. Tak? A nie wiemy, co to są nowe rzeczy, bo jeszcze ich nie ma. Tak? Więc idealna osoba do rządzenia krajem to taka osoba, którą Pan Bóg chce w tej chwili na stanowisku prezydenta, premiera, na stanowisku parlamentarzysty. Tak? I sytuacja w Polsce nie zmieni się, dopóki takie osoby się nie pojawią. I sytuacja w Polsce nie zmieni się, dopóki my, głosując, nie będziemy słuchać tego, co chce Pan Bóg. Nie będziemy posłuszni temu, co mówi Pan Bóg. Tak? I nie będziemy zastanawiać się, jaka jest Boża wizja dla naszego kraju, jaka jest rola naszego kraju w świecie. Tak? I gdzie mamy zajść jako Polska i Polacy? Jesteśmy pięknym narodem. Jesteśmy wspaniałym narodem, wyposażonym w cudowne cechy. I to Pan Bóg nas te cechy wyposażył. Nie dla żartu. Dlatego, że możemy je wykorzystać. Dlatego, żeby Boże Królestwo rozlało się po świecie. Więc Pan Bóg ma swojego kandydata. Tak? Pan Bóg wie, kto powinien być, a ktokolwiek będzie, tak? To Pan Bóg będzie się starał przez tą osobę działać. Tak? Mamy w Biblii historię ludzi, którzy byli poganami, a których Pan Bóg wykorzystał dla przeprowadzenia własnych celów. Mamy faraonów, tego faraona, dzięki któremu Abraham stał się bogaty, czy tego faraona, dzięki któremu cały naród izraelski przetrwał głód, do którego trafił Józef Egipski i został jakby wicefaraonem, nie? Tak? Mamy króla Cyrusa, króla perskiego, który nie dość, że uwolnił naród wybrany z niewoli, to jeszcze sfinansował im odbudowę miasta, świątyni i tak dalej. Mamy no, tragiczną postać, jaką był król Nabuchodonozor, no, który był strasznym mordercą i okropnym człowiekiem, bezbożnikiem strasznym, a to jemu Pan Bóg dawał sny i wizje, które dotyczyły po prostu tysiącleci do przodu. Tak, Pan Bóg ma swoje możliwości dotarcia do każdego człowieka. Tak? I o takiego człowieka się módlmy. I na takiego człowieka głosujmy. I takiego człowieka szukajmy. I szukajmy generalnie tego, co mówi Pan Bóg teraz, w tej chwili, do Polski, Polaków. Jaka jest jego wizja dla nas. Jakie jest jego rozwiązanie dla nas. Tak? Bo inaczej będziemy błądzić. A my, chrześcijanie, my, katolicy, jesteśmy wezwani do tego, żeby tą Bożą wizję przedstawiać Polsce
i Polakom, tak? I na sam koniec zostawiłem sobie perełeczkę, tak? Ponieważ język tych wszystkich filmów i tych wszystkich materiałów, które są przesyłane, powielane, mnóstwo po prostu czasu już w internecie, jest takim pewnym rodzajem języka, takiego paranaukowego, takiego, który używa mnóstwo mądrych słów, który wszystko ładnie wyraża i zawsze jakiś profesor, doktor, jakaś osoba po prostu mądra, poszukująca, która generalnie miesza prawdę z nieprawdą i używa języka manipulacyjnego. Jest taka część internetu, która używa dokładnie tego samego, tłumacząc światu, że Ziemia jest płaska. I doszło nawet do tego, że powstało takie stowarzyszenie, to się nazywa Flat Earth Society, i to stowarzyszenie jakby chce udowodnić całemu światu, że Ziemia jest płaska. I tam są dowody naukowe, tam są badania, tam jakby bardzo mocno się mówi o tym, że wszystkie rządy świata zebrały się, żeby nas oszukać, nie? Że wcale tak nie jest, że świat wygląda inaczej. Jeśli jesteś podatna na tego typu informacje, albo podatny na tego typu informacje, to nie oglądaj. Bo jakby jeszcze uwierzysz, tak? Kopernik dawno temu, patrząc w niebo, tak, pokazał nam wszystkim, że Ziemia jest okrągła i że krąży wokół Słońca. A zrobił to dlatego, że wyczytał tak w Biblii. Bo Słowo Boże jest prawdą. I to Jego się złapmy, Jego się trzymajmy. I to, do czego ja będę namawiał, dopóki będzie istniał projekt Owca i jeszcze dłużej, słuchajmy głosu Bożego, tak? Wykorzystajmy ten czas spokoju, czas rodzinny, czas mo na modlitwę. Ale nie taką modlitwę, że będziemy klęczeć i klepać modlitwy, tylko na taką modlitwę, na której będziemy chcieli poznać Boga, zanurzyć się w Bogu, zakochać się w Bogu, rozkochać się w Bogu. Do tego jesteśmy wezwani. Nie do tego, żeby patrzeć, co robi nieprzyjaciel i straszyć cały świat wokół siebie tym, co robi nieprzyjaciel i jak nas zniszczy. Pan Jezus mówił, że przyjdzie taki czas, że narody całe będą mdlały ze strachu, ale wy wtedy podnieście głowy i spójrzcie w niebo, bo nadchodzi wasze odkupienie. I my jesteśmy od tego, żeby podnosić głowę, patrzeć w niebo. I pomagać innym podnosić głowy i patrzeć w niebo. Bo inaczej staniemy się ambasadorami złego, zamiast być ambasadorami Boga. A tego chyba nie chcemy. I tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, do udostępniania, do komentowania. Tak. Ten odcinek nie miał na celu jakieś po prostu wybitne, przedstawienia wybitnej naukowości, tak? Tylko tego, że rzeczywistość wcale nie musi być taka, jaką podają te wszystkie filmiki w internecie, które chcą nas zmylać, tak? I nie zawsze każdy mówi prawdę, a naszym zadaniem jest szukać prawdy i szukać Boga. Trzymajcie się, kochani, oglądajcie nas, polecajcie znajomym i czekajcie na kolejne filmy. Z Bogiem, pa!